Zawsze jak jadę na konferencję, to mam taki czas, że zresztą zawsze mam taki czas w samochodzie, że dużo rozmawiam z naszym panem, bo to jest taki czas, gdzie jestem sam, a mam taki, powiem wam, taki mój tryb życia jest, że 90% mojego życia to jest ludzie, rodzina. I mało mam czasu samotności. Nawet jak gdzieś chcę się w domu zaszyć, a nie mam dużej działki, to zawsze mnie znajdą. A nie lubię, jak ktoś mi przerywa modlitwy i rozmowy z moim panem, więc jak jadę samochodem, to wtedy jest to taki czas, gdzie dużo rozmyślam, dużo mówię, dużo rozmawiam. Ja to tak nazywam rozmową, bo zawsze czuję, że to jest rozmowa, że mój Pan mi odpowiada, ja go słucham, często przez to, co w Jego Słowie mogę przeczytać. Dzisiaj, gdy jechałem, to dużo znowu wspominałem czas 8 lat moich, kiedy wyszedłem z organizacji. Te 8 lat, słuchajcie, to takie, by to powiedzieć, odwrócenie mnie do góry nogami. Mam zajęcia często z dziećmi, prowadzę zajęcia judo i zawsze jest taka dziewczynka Maja i zawsze przychodzi dobrze i mówi: trenerze, to się ścigamy w chodzeniu na rękach. No i tam przez tą salę i ona za każdym razem chce gdzieś mnie prześcignąć. I tak sobie pomyślałem, że przez te 8 lat to Pan Bóg mnie właśnie nauczył tak chodzić trochę do góry nogami. Tak patrząc na to, do czego byłem przyzwyczajony, co zobaczyłem, gdzie byłem, a gdzie dzisiaj jestem, a gdzie będę, tego jeszcze nie wiem. Aczkolwiek do czego zmierzam, że wyjście z organizacji, tutaj z paroma osobami już rozmawialiśmy, że to jest jedno, ale organizacja czasami lata z nas wychodzi i to jest chyba problem nas wszystkich. I kiedy mi się wydawało, że jestem już tak czysty jak chyba nikt, to okazuje się, że jest to, ona we mnie siedzi. Pomimo tego, że tak naprawdę, drodzy, nie śledzę tego, co tam się dzieje. I tak jak Krzysztof dzisiaj, też się śmiałem z tego, bo nie wiedziałem, że takie zmiany niektóre są w tej organizacji, to czasami jest zabawne już. I powiem wam, że też w swoim życiu miałem taki kac religijny. To jest dosłownie kac religijny. Miałem w życiu też kac alkoholowy, więc wiem, czym jest kac alkoholowy i czym jest kac religijny. Że po prostu, kiedy człowiek później wychodząc z jakiegoś systemu religijnego, ma dość religii po prostu. Ma wstręt do religii. Tak jak człowiek, który nadużywa alkoholu, bierze sobie na drugi dzień, jak widzi, nie wiem, no, flaszkę jakiegoś alkoholu, to po prostu go wstręt bierze i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Że dzisiaj bracia mówili dużo o społecznościach, a ja chciałem też właśnie na ten temat też nawiązać, o tej drodze naszej, o tym, gdzie mamy podążać. Kiedy wychodzi się z organizacji, jest taka strasznie duża pustka, bo wydziera się z nas świata, którym byliśmy poukładani, gdzie wszystko fajnie funkcjonowało, gdzie mieliśmy przyjaciół, gdzie nie było, jakby to powiedzieć, miejsca na takie rzeczy, które nas spotykają. I w pewnym momencie musimy zrezygnować z przyjaciół, z rodziny, jak to wszystko ugryźć. I wtedy przychodzi ta pustka. I błędem moim zdaniem, i zaraz chciałbym też do Biblii wrócić, jest to, jeśli jesteś w takim momencie i tą pustkę za wszelką cenę chcesz zapełnić z nową społecznością, zamiast zapełnić Chrystusem. To jest niezmiernie ważne. Jeśli zrobisz to w odwrotnej kolejności, tu Tomek mówił bardzo dobrze, że najpierw Chrystus, później społeczność. Jeśli zrobimy odwrotnie, to i dzisiaj to też padło, to jesteśmy narażeni znowu na jakąś manipulację. Jeśli pozwolimy, by Chrystus przyszedł do naszego życia, by nasz Pan Jezus stał się taką integralną częścią naszego życia, wtedy ta droga będzie przebiegała na pewno inaczej. Apostoł Paweł w liście do Filipian, chciałbym od tego fragmentu dzisiaj zacząć. Nie ukrywam, że jest to mój ulubiony fragment biblijny. Nie ukrywam też, że bardzo się identyfikuję z tymi słowami. Ilekroć te słowa czytam, to po prostu to jest moje życie. To jest moje życie. Tak na to patrzę. I w liście do Filipian, w 3 rozdziale, ja
przeczytam może w sumie fragment, który najbardziej lubię, jest od 7, ale ja przeczytam od 4, żebyśmy złapali kontekst może. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzyzdany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz. Co do żarliwości, prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Paweł pisze o swoim życiu. Nie jestem Żydem, chociaż mam dużo wspólnego z Żydami. Żona mi tak mówi. Jak trzeba pieniądze na coś wydać. Ale wracając do tego tekstu, Paweł pisze, że był gorliwym człowiekiem, że prześladował Kościół Boży. I kiedy patrzymy na nas, na świadków Jehowy, byłych świadków Jehowy, to my możemy się z tym zidentyfikować. My wszędzie widzieliśmy religię fałszywą, walczyliśmy z tą religią, walczyliśmy często z prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa. I popatrzcie, co Paweł pisze dalej. Pisząc o swoim byłym życiu, w pewnym momencie Paweł mówi tak: ale wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Patrzcie, to był zysk. W pewnym momencie naszego życia to było coś, co było, co dla nas jest skarbem, co było skarbem. A Paweł mówi, to wszystko, co było zyskiem, co było najważniejsze w moim życiu. Rodzina, przyjaciele, zbór, bycie starszym, wszystkie przywileje, ten cały blicht, który gdzieś tam był. Ze względu na Chrystusa uznałem za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę bez doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. Wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Nie wiem, czy był albo jest w twoim życiu ten moment, w którym zaczynasz tak myśleć, że wszystko ze względu na Jezusa Chrystusa zaczynasz uważać za śmieci. I to nie jest łatwe. Ale ta miłość do Pana naszego, gdy ona się zrodzi, ona jest tak silna, że nie potrafimy po prostu przestać. I powiem wam jedno, że był taki moment, on cały czas jest w moim życiu, nie wiem, możecie zweryfikować swoje życie, że w pewnym momencie zastanawiałem się, czy ja czasami nie jestem opętany. Bo budziłem się rano, ja o niczym innym nie myślałem, tylko nie myślę dzisiaj, ja tylko o Słowie Bożym, o Jezusie, o Królestwie Bożym, o byciu z naszym Panem, o tych wszystkich rzeczach. Paweł dalej napisał, znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, którą wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Inne przykłady, Biblia Tysiąclecia mówi, zdobyty przez Chrystusa. To nie jest moja zasługa, że dzisiaj uważam się za ucznia Jezusa. Pana Jezusa. To Pan Jezus przyszedł do mojego życia. To On sprawił, że jestem kim jestem. Pamiętacie 9 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł jedzie do Damaszku, pełny swojej sprawiedliwości, wiezie pewnie na tym koniu listy, które mają doprowadzić do więzienia wyznawców Jezusa Chrystusa. I co się wtedy dzieje? Zostaje objawiony mu Pan Jezus. I w tym momencie jego życie się przemienia. Kiedy otworzycie Dzieje Apostolskie na tym 9 rozdziale, tam
9 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam nie będę czytał całego tego tekstu, bo go doskonale znacie. Kiedy Pan Jezus, kiedy mu się objawia, kiedy Ananiasz przychodzi do niego, kiedy mu mówi to wszystko, co ma być w jego życiu. I teraz, kiedy nagle, 18 werset to bym chciał przeczytać. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski, przejrzał, wstał i został ochrzczony. Wiecie, to jest tak, że Paweł naprawdę przestał widzieć. Jak ja patrzę na moje życie, to ja byłem ślepy jak mało kto. Kiedy czytam drugi do Koryntian, na każdej konferencji wspominam ten werset, bo to werset, który mnie zamroził, kiedy go zrozumiałem. 4 rozdział, 4 werset, których Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby nie oświeciło ich światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Ja nigdy nie wiedziałem, że Ewangelia jest o chwale Chrystusa. Moja Ewangelia była o kozach, małpkach, które bardzo lubię, o cudownym domu, który będę w nowym świecie miał, o tym, że szliśmy sobie czasami z braćmi, jak nas nie posłuchali, mówią, a to taki dom, to co to ludziom z tego domu, jak my możemy go niedługo mieć. To nie była Ewangelia o chwale Chrystusa. To nie była prawdziwa Ewangelia. I kiedy Paweł, popatrzcie, kiedy spadły z jego oczu łuski, przejrzał, wstał i został ochrzczony. Gdy przyjął pokarm, odzyskał siłę. Przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Powiedzcie mi, co spotkało Pawła za to, co zrobił? Kilka dni zwiastuje Syna Bożego. Za chwilę słyszymy, że jest prześladowany. Za chwilę słyszymy, że musi uciekać. Jego historia mówi, że jest kamienowany. 11 rozdział 2 do Koryntian dużo na ten temat mówi też. Jeśli mieliście takie doświadczenia, ja miałem. Kiedy pierwszy raz zacząłem mówić o Ewangelii, o chwale Jezusa Chrystusa, zaczęło mnie spotykać to samo. Wcale nie słyszałem, że o, jak cudownie, że to mówisz. Tylko słyszałem, chyba się naoglądałeś jakichś kanałów odstępczych. Tylko, że za moich czasów ich nie było. To czytałeś literaturę odstępczą. No to była jakaś tam książka, nie wiem, chyba. Była wtedy książka 8 lat temu. Prawie 9 lat temu. To tak, 8 odszedłem, no, ale to było 9 lat temu. Była książka chyba Kryzys Sumienia. I faktycznie ją przeczytałem, ale ją przeczytałem dopiero w momencie, kiedy już coś wiedziałem na temat Słowa Bożego. I powiem wam, że to, co mnie przyprowadziło do miejsca, w którym jestem, to wiara w Syna Bożego. To, co przeżył apostoł Paweł. I kiedy czytam Dzieje Apostolskie, to ja nie odbieram tego w taki sposób, słuchajcie, że wow, co za Paweł, on przeżył takie rzeczy. Bo ja to przeżyłem w życiu. I jeżeli popatrzycie na swoje życie z tej perspektywy Słowa Bożego, zobaczycie, że to samo spotyka was dzisiaj. Ale troszeczkę w inny sposób. Ale to samo Jezus przychodzi do waszego życia w pewien sposób. Woła, byście się nawrócili, stali się Jego uczniami. Tylko pytanie zasadnicze, co my z tym zrobimy? Przez 8 lat spotkałem ludzi, którzy opuścili organizację. Nie wiem, ile tych telefonów było, nie wiem, ile tych maili wymieniliśmy wszyscy, ale spotkałem ludzi, którzy chodzą za naszym Panem. I niestety z przykrością muszę stwierdzić to, co dzisiaj powiedziano, że ludzi, którzy wypalili się, odeszli, stali się rozbitkami w wierze, dzisiaj wierzą w takie rzeczy, że faktycznie zakrawa to o obłęd. Niektórzy zaczęli walczyć z tą organizacją, ale to nic nie dało. Na jakim etapie jesteś ty? Zadaj sobie dzisiaj pytanie. Zawsze, gdy jest ta konferencja i przyjeżdżamy tutaj, i dzisiaj to brat Krzysztof mówił, staramy się, drodzy, że wyjechaliście stąd nie napełnieni nowymi wiadomościami, co słychać w JW Work, bo niestety tym się nie zajmujemy.
ani nowymi zmianami, co są w tej organizacji, bo tym się też nie zajmujemy. Nie powiemy Wam, kto będzie następnym członkiem ciała kierowniczego, bo tego też nie wiemy. A nawet czy będzie nowa data końca świata wydana przez Świadków Jehowy, bo tego na pewno nie wiemy. Ale możemy Was zapewnić, albo inaczej, napełnić Was taką ufnością, że Jezus Chrystus jest żywy. Werset, który jest w wielu kościołach, który w wielu kościołach jest gdzieś jako cytat umieszczony, to jest werset z Listu do Hebrajczyków, 13 rozdziału. Piękny werset, który osobiście zacząłem wierzyć, kiedy się nawróciłem. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale chyba tak. Krzysiu, podpowiedz mi. A jest. 13:8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jeśli Pan Jezus Chrystus chodził w pierwszym wieku, jeżeli On powiedział w Ewangelii Mateusza, że jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, to był moment w moim życiu, że musiałem sobie zadać pytanie. Albo to jest zabawa w religię, albo znowu muszę gdzieś należeć i znowu poddać się pod system religijny, albo po prostu muszę przyjść do Pana Jezusa i poprosić Go, żeby On mnie poprowadził. I każdemu, kto do mnie dzwoni, może nie każdemu, ale jeśli ktoś pyta, co ma zrobić, staram się mówić, że początkiem drogi każdego chrześcijanina to oddanie życia Panu Jezusowi. Musi być taki dzień, w którym padniesz na swoje kolana, w którym oddasz Mu życie, w którym podziękujesz Mu za to, co zrobił. Wiecie, że moją tragedią było to, że przez 22 lata bycia Świadkiem Jehowy ja nigdy nie czułem się dzieckiem Bożym? Ja mówiłem do Boga, Ojcze, nie mówiłem Ojcze, mówiłem Jehowo. To jest najciekawsze, że nie mówiłem Ojcze. Że słowo Ojciec zacząłem używać dopiero, kiedy się nawróciłem. Nawet powiem Wam, są takie przykłady. Często bracia mówili, że jak często mówili Pan Bóg, to niektórzy starsi mówili, słuchaj, dlaczego ty nie mówisz Jehowa? Bo to było źle postrzegane. Więc słowo Jehowa to było tak powszechne, że przyzwyczailiśmy się aż do tego w taki sposób, że to jak kolega był. Stempel. Kolega. Po prostu kolega. I w pewnym momencie, kiedy zauważyłem i to przyszło tak nienaturalnie, że w pewnym momencie, tak jak mówi List do Rzymian, 8 rozdział, możecie do niego zobaczyć, w 8 rozdziale, od 14 wersetu, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni. Wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Wiecie, że to jest niesamowite, że ja to czuję, że ja jestem dzieckiem Bożym. Przez lata mi mówiono, słuchaj Grzesiek, to nie, to gdzie, jakbyś tam rękę wyciągnął po chleb albo wino na pamiątce, to w takim skrócie to tylko umysłowo chodzę. Ja naprawdę poczułem się dzieckiem Bożym. Ja naprawdę zrozumiałem, że Ewangelia jest o chwale naszego Pana. Kiedy kolejny fragment, który zmienił moje myślenie, słuchajcie, który rozdarł moje serce i który sprawił, że zacząłem rozumieć, kim jest Pan Jezus Chrystus, to Kolosan. Jako Świadek Jehowy byłem uczony tylko wersetu 15, pierwszego rozdziału. I wbijano mi do głowy każdego dnia, że On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia. I ten fragment niby miał mnie upewniać, że Pan Jezus jest stworzeniem. Ale wiecie, że ja nigdy nie rozumiałem. Zapytajcie kiedykolwiek, zróbcie taki eksperyment. Zapytajcie jakiegoś Świadka Jehowy o ten fragment, albo inaczej.
zapytacie, czy jest tworzeniem, to wam poda ten fragment, a zapytajcie go, a teraz powiedz mi, co pisze w 16, 17, 18. Nie odpowiem wam na to pytanie. Bo żaden świadek Jehowy nie wie, co pisze dalej. Bo to jest zasłonięte przed jego oczami. Bo werset 16 mówi, ponieważ w nim. Rozumiecie, że werset 15 jest tłumaczony przez kolejne wersety? Ponieważ w nim pierworództwo Chrystusa zamyka się w tym, że ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie, na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jeśli dzisiaj ktoś odrzuca Chrystusa jako swego Stwórcę, to tak jakby powiedział, nie chcę Cię, nie chcę być dla Ciebie stworzonym, nie chcę mieć nic z Tobą wspólnego. 17. On jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko na Nim jest ugruntowane. Wiecie co? Jeśli ktoś po przeczytaniu tego fragmentu ma jeszcze jakieś wątpliwości, to ja nie wiem, jak można dotrzeć do kogoś. Jak można łatwo manipulować Biblią. Wiecie, jeżeli ja mam córkę i ona by czytała, że przeze mnie dałem jej życie, że ja jej dałem życie, a ktoś przyszedł i powiedziałby, ale to nie jest twój ojciec. No my jak czytam, że tata mój na imię ma Grzegorz i on mi dał życie. Nie, to nie twój ojciec. Tak się nam, tak stara się ludziom to wytłumaczyć. Przyjęcie Chrystusa to coś więcej, drodzy, niż popatrzenie tylko przez tą taką mgłę organizacji. Wiecie, kiedyś zastanawiałem się, jak apostołowie na to patrzyli. Wyobraźcie sobie, że oni chodzą z Panem Jezusem, a Pan Jezus im mówi prosto w oczy. Słuchaj, Piotrze, o, ja stworzyłem tą ziemię, o, te góry galilejskie tutaj, to jezioro, wszystko to ja stworzyłem, księżyc, to wszystko. To co by Piotr powiedział? Stworzyłeś. Człowiek chodzący po ziemi. Już to widzę. Rozumiecie perspektywę patrzenia tych ludzi? Rozumiecie, że Jan dopiero, nie wiem, Ewangelia Jana została napisana dopiero gdzieś koło... No, zobaczcie, dopiero z perspektywy czasu, Panie Jezu mówi, nie jesteście w stanie tego znieść teraz, nawet co bym wam powiedział. Dlaczego szósty rozdział Ewangelii Jana, jak Pan Jezus mówi nawet o spożywaniu jego ciała, oni nie umieją wniknąć w pewne rzeczy, część odchodzi od nich. Dlaczego 23 rozdział Ewangelii Łukasza, zwróćcie uwagę, droga do Emaus, oni idą, nic nie rozumieją. I dopiero tam jest fragment, otworzył im umysły, żeby poznali Pisma. Według świadków Jehowy powinno być, dostali strażnicę, żeby zrozumieć Pisma. Tak by wypadało napisać, bo bez tego się nie da. Nie, to Duch Święty wprowadza wszelką prawdę. To nawrócenie sprawia, że my podążamy drogą Jezusa Chrystusa. To On nas zaczyna prowadzić. To dzieją się rzeczy... Tadeusz Pługęsy, którego bardzo szanuję, brat, który w tej działalności dla Świadków Jehowy bardzo dużo dobrego wykonał. On zawsze mówił, wiesz co, Grzesiek, jak ja zaczynałem czytać Biblię, ja się zawsze pod tym podpisuję też, tak jak on mówię, to ja mówię, jak wychodził z organizacji, mówię, kurczę, podopisywali mi wersety. No nie było ich, no one są tutaj. Jak to się stało? Później sprawdzam, ja to... Mieliście to? Tu, tam, tu, do Świadków Biblii. Do... Jak to jest możliwe? No są. Jak to jest możliwe? To co się stało? Dlaczego tego nie widzieliśmy? Tomek powiedział dziś. Bo to jest duch. To nie jest dobry duch. Za każdym systemem religijnym, złym tego świata idzie potężny duch. Kiedy my wychodzimy, to nie jest tak łatwo, wiecie, że jesteś czysty. Jak to ma wyglądać? Co mam zrobić? Kiedy trzeci rozdział Ewangelii Jana otworzycie, kiedy przychodzi Nikodem, faryzeusz, który zna prawo i Pan Jezus mu mówi rzeczy dla niego, mówi, jeśli nie na nowo się nie narodzisz, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Nikodem mówi, jak ja mam to zrobić? On mówi, ty, nauczyciel, i tego nie wiesz?
Nie chcę tego fragmentu tłumaczyć, czym jest nowonarodzenie i tak dalej, ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na taki tekst od 17, a nawet od 16, który doskonale znamy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie osądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość, zwróćcie uwagę teraz, przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są doskonałe w Bogu. Wiecie, o czym ten tekst mówi? Tak bardzo krótko. Że jeżeli nie chcesz wiedzieć, kim naprawdę jesteś, jak bardzo jesteś grzeczny, nigdy nie przyjdziesz do Pana Jezusa. Bo światłość pokaże ci, kim jesteś. Światłość, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. To jest Jezus Chrystus. I On pokaże ci twoje wnętrze. Pokaże ci, jak jesteś zepsutym człowiekiem. Jak wiele zawiści w twoim życiu jest. Jak jesteś niesprawiedliwy i grzeszny. I wtedy zaczniesz wołać. I wtedy zrozumiesz, że potrzebujesz odkupienia. I wtedy zdasz sobie sprawę z tego, że to nie jest zabawa w religię. Ale to jest miłość do Boga, że On posłał swojego Syna, żeby nas odkupił. I teraz patrzcie, 19 werset. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, jeszcze raz, kto źle czyni, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Wiecie, był taki przykład, że jak zrobimy bałagan w pokoju i przyjdzie ktoś, zaświeci światło, to zazwyczaj ma pretensje do kogo? Do tego, co zaświecił światło, a nie do tego, co zrobił bałagan. No tak jest. No, po co zaświeciłeś to światło? Nie? Kiedy przychodzi Pan Jezus i świeci światło w naszym życiu, On nie gwałci nas zbawieniem. On może powiedzieć, On pokazuje nam tylko, jacy jesteśmy i czego potrzebujemy w życiu. I jak powinniśmy do tego podejść. Czytamy tutaj, że prawdziwa światłość przyszła na świat. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, czy Pan Jezus jest Bogiem? Niektórzy się zastanawiają, jak to w końcu jest z Nim. Znacie tekst, że Bóg jest światłością? To powiedzcie mi, jeżeli powiedziano, prawdziwa światłość przyszła na świat, a czytamy, że Bóg jest światłością, to co powiecie? Wy jesteście światłością świata. Ale ja nie pytam o to. Ja pytam o prawdziwej światłości. Tam powiedziano o prawdziwej światłości. To są teksty arianistyczne. Mówię o prawdziwej światłości. Prawdziwa światłość. Dlaczego my jesteśmy światłością? Odbijamy tą światłość, ale nigdy nie będziemy prawdziwą światłością. Weź sobie lusterko i przyłóż do światła. To jest tylko lusterko. Gdy ono skieruje w inną stronę, czy będzie odbijało światło? Nigdy. Ale kiedy przychodzi prawdziwa światłość? Nie ma określenia ponad prawdziwą światłość, żeby bardziej określić, no jak byśmy to określili? Prawdziwa światłość. Coś, co może być doskonałe światłości. No to jest prawdziwa światłość. To jest Pan Jezus Chrystus. Samo źródło światła. Źródło życia, bo powiedziano, w Nim było życie. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że barierą, którą nam stworzono, to jest przyjście do Pana Jezusa. Często ktoś dzwoni i mówi, słuchaj, ja nie wiem, jak się mam modlić.
Zaczynam, Ojcze, za chwilę zaczynam mówić Panie Jezu i się boję. Żebym czasami Ojca nie obraził. Zaczynam do Pana Jezusa, kończę, mówię, o kurczę, nie powiedziałem o Panu Bogu. To się pewnie też Pan Bóg na mnie obrazi. I wiecie, wprowadzano nas w taki kołowrót. Krzysiu dzisiaj mówił, że jeśli kochamy Syna Bożego, to kochamy Ojca. Jeśli moja córka ma kawalera, no niestety taki czas nasz. Ma 16 lat już ma kawalera. Dobrego chłopaka, oby był dobry dalej. Bo będzie miał do czynienia ze mną. I teraz tak. Jeżeli on ją szanuje i będzie ją dobrze traktował, będzie ją kochał, no to ja będę jeszcze wymagał jednego, żeby zawsze mówili o mnie, tak? W każdej rozmowie muszą tam z córką mówić, jak tatuś Grzegorz, teściu mój jest dobry, wspaniały, cudowny, żeby czasami nie zawieść moich oczekiwań. No nie. To jest podobnie. Nasze dzieci są naszą chwałą. Nasze dzieci są naszą dumą. Jezus, Pan Jezus jest dumą swego Ojca. I często mówimy, Hebrajczyków, 13 rozdział, wiecie, przepraszam, pierwszy rozdział Hebrajczyków. Chciałbym coś, żebyście zobaczyli. Pierwszy, drugi werset. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy. Powiedzcie mi, kto to jest dziedzic wszechrzeczy? Jeżeli ja stanę się dziedzicem, to ma prawo ktoś przyjść i powiedzieć, Krzysztof, to nie jest twoje. Nie. To było twojego ojca. Ale ja jestem dziedzicem. Ja otrzymałem wszystko. Wszechrzeczy. Rozumiecie, co to znaczy? Jakim prawem ludzie odzierają Pana Jezusa z chwały, jeżeli Jego sam Ojciec uczynił dziedzicem wszechrzeczy? I wiecie, ten problem był i trwał od pierwszego wieku. Bo ludzie nie mogli się pogodzić. Nie mogli zrozumieć, że odkupił nas niezwykły człowiek. Adam. Jakiś w ciele. Nie Archanioł Michał. Ale nasz Stwórca. Emmanuel. Bóg z nami. To było nie do pojęcia. Ta kwestia, słuchajcie, ja nie będę poruszał kwestii Ducha Świętego, bo to nie jest czas. Może w tej kwestii możemy mieć inne zrozumienie, ale kwestia, o której tutaj mówię, ona była wałkowana wielokrotnie. I teraz, gdy zobaczycie do ważnego fragmentu, i chciałbym was tym dzisiaj zostawić też, do fragmentu w liście do Kolosa, drugi rozdział. Patrzcie, co Paweł pisze w Kolosie. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei. Zwróćcie uwagę, bo to są takie niuanse. Paweł mówi o boju, który toczy za tych, którzy są w Kolosan, w Laodycei. Po co jakiś bój? Ale patrzcie dalej. I za tych wszystkich, którzy osobiście mnie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Bardzo ważny tekst teraz. W którym są ukryte wszelkie skarby, mądrości i poznania. Gdzie jest wszelka mądrość? Wow, a ja czytam, że Pana Jezusa. Gdzie jest wszelkie poznanie? U Boga. A ja też czytam, że u Pana Jezusa. W Nim. Popatrzcie, jest wszelkie skarby ukryte. Jeśli chcesz być mądry, jeśli chcesz mieć poznanie, to do kogo musisz przyjść? Dlaczego w Ewangelii Jana, 5 rozdziale, Pan Jezus mówi taki tekst, w 5 rozdziale, kiedy rozmawia z Żydami, mówi 39 werset. Zaraz wrócimy do tego tekstu.
Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. A one składają świadectwo o mnie. Wow. Nie o ojcu? Coś nie tak. Dlaczego Pan Jezus mówi, składają świadectwo o mnie? Pisma o mnie. A mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot wieczny. I coś z tym musisz zrobić. Tak mówi Słowo. A 11 rozdział Ewangelii Jana mówi, że Słowo będzie sędzią. Nie ja, to Słowo, które wam zostawiłem, jest sędzią. To ono będzie sędzią. Prostota Ewangelii polega na tym, że my ludzie nie możemy przyjąć objawienia Bożego, bo ono nam nie pasuje w nasz intelektualny sposób. Bo chcemy sobie poukładać Pana Boga w naszym półtora kilogramowym mózgu i jesteśmy 100% pewni tego, że jesteśmy na tyle inteligentni, że możemy zrozumieć Ojca, Syna, Ducha Świętego, poukładać sobie, że 100% Pan Jezus nie jest Bogiem, bo nie może być, bo jak jest jeden Bóg? Bo tak nam się wydaje. Bo wydaje nam się, że jesteśmy na tyle mądrzy. I popatrzcie dalej, bo ten tekst drugiego, znowu do Kolosan, przepraszam, że tak skaczę, ale to jest ważny tekst. I popatrzcie, co Paweł mówi, bo wcześniej mówił o walce, tu mówi o Chrystusie, o bój toczy. I teraz on tłumaczy dlaczego. A to mówię, werset 4, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. O co mu chodzi? Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienia. Baczcie, zwróćcie teraz uwagę, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, czy bóstwa. I macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy. Paweł wiedział, że już w tym czasie byli ludzie, którzy podważali to wszystko. Paweł wiedział, że ci ludzie zaprzeczają temu wszystkiemu. Paweł sobie zdawał sprawę z tego. Jeżeli nie pisze tu o boskości Chrystusa, to jeżeli czytamy, że pełnię mamy w Nim, że i dzisiaj podałem wam tylko trochę tych argumentów, by pokazać wam naturę naszego Pana. To jest niesamowite. Tutaj powiedziano, zobaczcie, 7. Kogo my możemy być wkorzenieni? W stworzenie? No zastanówcie się, tak logicznie. Jeżeli Pan Jezus, hipotetycznie według tego, co nas uczono, jest stworzeniem, to jaki sens być wkorzenieni w stworzenie? Jaki jest sens? Czy stworzenie może nam dać to, co Bóg? Wiecie, jak mówi Warszawska? Biblia Warszawsko-Praska. Nawet mam przyklejoną kartkę, jak ten werset brzmi. Usiłujcie też zapuścić w nim korzenie waszego życia. Tylko zapuszczenie korzeni i życia w Chrystusa daje nam zbawienie. Wiecie, Pan Jezus się nie bał mocnych słów. I jednym z mocnych słów dla mnie jest 15 rozdział Ewangelii Jana znowu. Kiedy Pan Jezus mówi bardzo konkretne słowa, kiedy mówi o krzewie winnym i ratorośli, kiedy mówi, że On jest prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec jest winogrodnikiem, to jest od pierwszego, gdybyśmy czytali. I teraz patrzcie, każdą latorość, która we mnie, znowu Pan Jezus mówi o sobie, nie wydaje owocu, odcina, a każda, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.
chciałbym nawiązać do tego, co też Krzysztof mówił, Rafał. Jeśli rozumiemy wszystkie rzeczy, które Pan Jezus mówił, stajemy się tymi niewolnikami, którzy dają pokorę, którzy stają się dobrymi rządcami, którzy będą wydawać jeszcze lepszy owoc. Jeśli wzrastamy w Chrystusie, bo dalej zobaczcie. Czwarty. Trwajcie we mnie, jak ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic w swoim życiu nie uczynisz bez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nic nie ma sensu w życiu. Wiecie, co to słowo znaczy? Nic? Nic. Żadna rzecz. Nie ma sensu. Wszystko mamy dzięki Chrystusowi. I wszystko dzięki Niemu możemy uczynić. Bo Pan Jezus powiedział, nic nie możecie uczynić. I teraz, jeśli zepniesz naszego Pana do jakiegoś poziomu, to sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej, jak dalej, po co to wszystko. Skoro Bóg dał nam Ducha Świętego, by ten Duch upewniał nas o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że ten Duch objawia nam Syna Bożego, że Ewangelia jest o chwale Chrystusa, że Pan Jezus jest prawdziwą światłością, że jest tyle określeń tych samych, co do Ojca, co do Syna, że czasami ta granica dla mnie się zaciera. Ja nie mam problemu, gdy się modlę. Ja zawsze wychwalam mego Ojca przez Syna. Ja zawsze dziękuję memu Ojcu za to, że dał mi głowę Kościoła, głowę zboru. I teraz, mówiąc też o społeczności, chciałbym wam powiedzieć, że nie umrzesz z braku społeczności, jeśli się nauczysz, że Pan Jezus jest wszystkim, czego oczekujesz. Ale umrzesz duchowo, jeśli Pan Jezus nie stanie się sednem twojego życia. I kiedyś słyszałem takie zdanie, nawet sobie zapisałem. Jeden człowiek powiedział, że wolę być z Bogiem sam, niż w tłumie z ludźmi bez Niego. Wiecie, jakie to jest mądre? Bo 22 lata byłem w tłumie ludzi, ubrany w garnitury, ładne sukienki, wszystko tak wypicykowane, że hu, hu, hu. Ale ciągle czułem się winny. Ciągle czułem i mówiłem, Boże, czego Ty chcesz? Znowu nie jestem taki, jak Ty chcesz. Znowu zawaliłem. Znowu jestem nie taki. Znowu wracam po zgromadzeniu i mówię, no ładnie, tam była siostra, ona po 90 godzin głosi, tu brat bez nóg, za przeproszeniem, 130 godzin, tam jacyś bracia, mały krokodyl nie zjadł, to oni dają na salę królestwa takie pieniądze, ja mniej daję. I człowiek żyje w poczuciu winy. I wiecie, to tak mnie przytłamszało, że ten ojciec dla mnie już nie był ojcem. To było tak, jakbym był w rodzinie zastępczej, wiecie? Jakbym był w rodzinie zastępczej i ktoś wykonywał na mnie prawo nadzoru nade mną, miał prawa rodzicielskie, ale mnie nie kochał. I ciągle miał wymagania do mnie. Przychodził, mówię, zrobię zadanie? Nie, tato, jeszcze nie zrobiłem. No to masz zrobić zadanie, dobra, dobra. Zrobiłeś to? Nie czułem tej miłości. Ja wiem, że wielu świadków powie, a my czujemy tą miłość. Okej. Ale ja jej nie czułem. Ja czułem ciągle to piętno na mnie. Ciągle czułem się winny. I kiedy w pokoju mojej córki oddałem życie memu Panu, moje życie się zmieniło. I Jakub, ostatni tekst na koniec. List Jakuba,
4 rozdział. Przeczytam może od 4, ten tekst wam jest znany. Czytamy: wierołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wróg wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I teraz dla mnie bardzo ważny tekst. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Wiecie, jak Bóg zazdrośnie strzeże tego, co nam dał, i chce nas mieć, naszego ducha też. Zachariasz mówi tam chyba 11, że stworzył ducha w człowieka wnętrzu. I Bóg popisze: zazdrośnie chce. On pragnie, bo to jest nasz Ojciec, żebyśmy Go kochali. Żebyśmy kochali Jego Syna, przez którego zostało wszystko stworzone. Że ta cała natura Boga jest tak złożona, że jeszcze nie teraz może jest czas, żebyśmy to wszystko pojęli. Choć ja nie mówię, że to jest złe, żebyście dociekali. Ale o ileż prościej jest po prostu zrobić to, co zrobili ludzie w pierwszym wieku. Oddawali chwałę Chrystusowi, kochali Go, podążali za Nim, rozmawiali z Nim. Ja zawsze mówię, jak Neron mordował chrześcijan, to co? To co, oni tam ginęli tylko dlatego, że ktoś im opowiedział o Panu Jezusie? No i słuchaj, był taki człowiek, on tam umarł za twoje grzechy i powiesili go na krzyżu. Aha, no to ja umrę za niego. Czemu ci ludzie umierali? Za imię Chrystusa. Czemu ci ludzie nie chcieli się wyrzec tego imienia? Jeśli z kim masz relację i ktoś przychodzi i chce oczernić albo zabić ci twojego bliskiego, to zrobisz wszystko, żeby go ocalić. Podobno jest tu. Jeśli masz relację z Chrystusem, z Panem naszym, wtedy dopiero rodzi się to wszystko. Ja, czytając i oglądając bardzo drastyczne zdjęcia o chrześcijanach w Syrii, których krzyżowano w tym dziesięcioleciu, w tej wojnie, która tam trwa, gdzie armia islamska, można powiedzieć, nie? Mordowała chrześcijan. Zastanawiałem się, jak musieli kochać naszego Pana, że potrafili dać się ukrzyżować, obcięto im głowy. I wiecie, nie wiem, czy taki czas nie przyjdzie tu. My w Europie mieszkamy sobie bezpiecznie. Zawsze powtarzam, idziemy do sklepu. Dawniej mieliśmy problem, jak mnie mama wysyłała po chleb, no to ja wiedziałem, że kupić chleb, a teraz jak wchodzę, to nie wiem, który. Muszę do żony dzwonić, mówię, powiedz mi, który, bo jest 40 półek. Jedna była kaskada, jak za moich czasów dawno. Teraz jest cała półka. Kup wodę mineralną. Jaką? Jak jest... Wiecie, dlaczego o tym mówię? Że my przyzwyczajeni do tego dobrobytu, to nie znaczy, że ja też nie jestem przyzwyczajony. Nie zakładamy, że to wszystko może się zmienić. Że przyjdzie moment, w którym nie zostanie nam nic innego, jak tylko wiara w Jezusa Chrystusa. I jeśli dzisiaj nie wypełnimy tego, i będziemy na głupich dociekaniach pewnych rzeczach spędzać czas, to nasze życie może przebiec i w końcu staniemy w takim momencie, jak ci chrześcijanie w Syrii. I wtedy dopiero wyjdzie jakość naszej wiary. Paweł, miał być już ostatni tekst, ale się rozkręciłem, więc jeszcze przeczytam. Zawsze mówiłem, jak coś zacznę gadać, to trudno skończyć. Ale pierwszy list do Koryntian. I będzie świadectwo. Już zaraz kończymy. Później modlitwa. Pierwszy do Koryntian. To mamy trzeci rozdział. Zobaczcie. Dziesiąty, od dziesiątego. Paweł wcześniej w trzecim mówi, potępia rozłamy. Mówi, że tak naprawdę to, co robimy dla naszego Pana, nie ma żadnego znaczenia. Bo i tak Bóg odbiera za to chwałę. Pamiętacie taki tekst, gdzie Pan Jezus powiedział: cokolwiek uczynicie, mówcie, że jesteście nieużytecznymi sługami? My nie jesteśmy żadnymi ewangelistami.
YouTube'owymi albo tak dalej. Jesteśmy nikim. Nikim. To nie ma znaczenia żadnego. Żadna chwała dla nikogo. Chwała należy się Jezusowi Chrystusowi, Panu naszemu. To nasz Pan. I tutaj czytamy. Według łaski Bożej, Paweł pisze, która mi jest dana. I tak każdy z was może powiedzieć. Jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Możesz głosić Ewangelię komuś. I to jest niesamowite. Ale załóż ten fundament tak, jak ma być. Bo Paweł mówi, każdy niech baczy, jak na nim buduje. Ale Paweł mówi, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Jeśli chcesz budować na innym fundamencie wiarę drugiego człowieka albo zakładać jakiś fundament, to zważ, na jakim fundamencie to zrobisz. Nie buduj na fundamencie molestowania seksualnego, nie wiem czego, niechęci, jakichś przekrętów. To mogą być informacje, ale fundament jest w Jezusie Chrystusie. Tu powiedziano, że inny przykład, chyba nie wiem, czy dosłowny, nie jestem w stanie z tego, mam napisane w swojej Biblii często, takie mam, pisze, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć obok. Bo fundament już istnieje. 2000 lat ten fundament, słuchajcie, jest. A ludzie starają się coś budować z boku i mówią, że to jest prawda. Jak żeśmy zbudowali prawdę. I myśmy sobie prawdę mieli tam i chodziliśmy do organizacji i mówiliśmy, no prawda, prawda mi dała to, prawda mi dała tamto, ja jestem w prawdzie, przez prawdę nie obchodzę świąt, przez prawdę nie robię tak, a ja czytam w 14 rozdziale, że to Pan Jezus jest prawdą. O, to się trochę zdziwiłem. A ja myślałem, że organizacja. Więc nie można założyć innego fundamentu. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogocennych kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny, bowiem to pokaże. Wszystko wyjdzie do łzy. Nie, my możemy się udawać. Ja mogę stać tu, ja mogę udawać. Wy mnie nie znacie, nie wiecie, jak ja żyję. Ja mogę tu pięknie do was powiedzieć. A być taki, siaki, owaki, żonę lać, nie wiem. Rozumiecie, o co chodzi? Nie o to chodzi. My mamy budować na prawdzie, która jest w Chrystusie. Nie udawać. A jeżeli jest coś nie tak w moim życiu, to muszę iść w pokutę, której myśmy nie byli nauczeni. Słowo pokuta dla Świadka Jehowy to jest... Za pokutę to może dwa razy... Dla mnie słowo pokuta kojarzyło się tak, że jak zbiłem siostrę, ojciec rzucał groch, klęczałem ręce do góry i mówiłem, więcej nie będę bił babki. Taka była pokuta. Tak pamiętam pokutę. Żałość za grzechy, drodzy. Nie możemy przejść do nowego życia nie żałując starego życia. Nie żałując tego, co zrobiliśmy. Gdzie byliśmy. I jak wiele osiągnęliśmy dzięki Jezusowi. Panu Jezusowi. I słuchajcie, nie wracajcie do tego starego, co już było. Pan... To już na 100% ostatni tego. Koryntian drugi. Paweł mówi, zabiegam bowiem, 11 rozdział, zabiegam bowiem o was gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicą czystą. Rozumiecie, że my jesteśmy dziewicą, jesteśmy przygotowani dla naszego Pana. I teraz chcę wam coś powiedzieć. Wyobrażacie sobie, że, chociaż to nie biblijny przykład, ale go powiem, że rozwiodłeś się, masz nową żonę, albo jesteś już zaręczony, twoja żona patrzy na ciebie, a ty na Facebooku sprawdzasz, co twoja stara żona robiła, dzwonisz do niej, sprawdzasz, co ona robi, z kim się spotyka, jak się ma i tak dalej. Co by sobie twój partner, przyszły współmałżonek pomyślał. Albo ty, jakbyś był z drugiej strony. Pomyślcie sobie, ile czasu spędzamy na to, by zobaczyć, a ciekawe, co oni tam znowu wymyślili. YouTube. Jedziemy. O, ale ptopa. Tu zrobili to, tamto. Jest taki etap, że
śledzimy, patrzymy, ale odcinajcie się jak nadal. My jesteśmy już zaręczeni, my jesteśmy oblubienicą, my jesteśmy należący do Chrystusa. Ten czas musimy odciąć. Iść do rzeczy, które są cudowniejsze, wspanialsze. Tam nic dobrego nie będzie. Nie ma sensu. Zapytajcie Krzysztofa, ma największe doświadczenie z nas. Co by było, gdyby do dzisiaj śledził te wszystkie bzdury? Ile by rzeczy w jego życiu, ile rzeczy by nie poznał, nie zobaczył, ile ludzi by nie spotkał, ile sytuacji by jego życiu Bóg nie sprawił, gdyby siedział w tych plewach, za przeproszeniem. Bo to... Wykupujcie czas. Nie są złe. Jest tyle Bożych, ciekawych rzeczy. Naprawdę. Niech was Pan błogosławi i niech prowadzi was każdego dnia i upewnia was o miłości Chrystusa, naszego Pana. I tak jak mówiłem, zawsze się po to spotykamy, byście stąd wyjeżdżali przepełnieni tym, kim jest Pan Jezus. Że warto za Nim iść. Że trzeba Go pokochać całym sercem i uwierzyć, że On nas naprawdę kocha i oddał za nas życie. Że to nie tylko takie coś, co się wydarzyło 2000 lat temu. To jest cudowna rzecz, która nam się przydarzyła. Mamy jeszcze świadectwo. Proszę, bracie. Stasiu, bo ja nawet Cię nie powiedziałem. Nazywam się Daniel i przyjechałem z Grodziska Mazowieckiego. Urodziłem się w Warszawie, a w Grodzisku mieszkam od 2008 roku. Grodzisk jest szczęśliwie położony, bo jest w granicach chyba 15 czy 20 km od Nadarzyna. Więc... No, są tam bracia też, którzy są w Nadarzynie. Tak, może powiem pokrótce, jak to się stało, że chrzciłem się w 90 roku poprzedniego stulecia, mając 16 lat, a w 2018 roku, 3 czerwca, chrzciłem się w Zborze Ewangelicznych Chrześcijan w Grodzisku. Tak pokrótce, żeby też was nie zanudzać swoją historią. W międzyczasie, jak się ochrzciłem, to byłem sługą pomocniczym, później starszym, byłem około 10 lat i tak przechodząc przez ten cały okres, dochodząc już do momentu, kiedy miałem pierwsze takie swoje przemyślenia, to zaczęły się od tego, że to takie były, może być, skowronki pierwszych moich głębszych zastanowień się nad tym, gdzie jestem i co robię. Chodziło o kwestie takich decyzji organizacyjnych, które nie zgadzały mi się z duchem biblijnym. No ale ja to ignorowałem, bo myślałem sobie tak, no wiadomo, kwestie duchowe jedna rzecz, a to, co ma procedura organizacyjna, taka typowo mechaniczna, musi być troszeczkę inaczej zorganizowana. Ale czytając sobie Pismo Święte, wszystkie inne Biblie, które miałem w domu, one sobie były, ale z reguły się ich tam gdzieś starszych pozbywałem, więc miałem tylko Biblię w przekładzie Nowego Świata, przekład z 97 roku. I tekst biblijny, który mi pokazał, że Pan Jezus jest moim Bogiem błogosławionym na wieki, jak mówi Ewangelista Jan w swoim liście, to Jana 1.1. Zacząłem się zastanawiać, jeśli Pan Jezus jest Bogiem z małej litery, to co to znaczy? Wtedy wchodzimy w jakąś mitologię grecką. Mamy bogów pełnej krwi i bogów półkrwi. To się mi nie zgadzało, zastanawiałem się nad tym i później doszedłem do wniosku, że słowo Bóg to nie jest tytuł. Tytuł to jest może Pan, Władca, Sędzia, ale słowo Bóg to jest określenie istoty, którą nazywamy w ten sposób. Określeniem nas jest słowo człowiek. Świat fauny ma swoje określenie, zwierzęta mają swoje określenie, rośliny mają swoje określenie, które zamykają je w takiej definicji, a słowo Bóg zamyka Boga w jego definicji. Możemy tylko tego słowa używać wobec Boga, słowa Bóg. Więc zacząłem się nad tym zastanawiać dalej. Później jest ta relacja, którą czytałem też z Dziejów Apostolskich, o tym, jak Szczepan się modlił Panie Jezu, a nie Jehowo. Jeszcze kilka innych fragmentów. Jana 5:20. Tam jest chyba właśnie mowa o tym, że Jan kończy ten fragment, jeśli dobrze pamiętam, takim stwierdzeniem, że Pan Jezus jest
Bogiem prawdziwym. I bardzo się nad tym długo zastanawiałem. Miałem takie wewnętrzne przemyślenia, które mną targały. Można powiedzieć, że uczucia wzrastały tak z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. W 2014 roku napisałem list do starszych, no, wtedy było spotkanie starszych z nadzorcą wodu i wręczyłem list, bo mi o to poproszono, żeby to było na piśmie, że już nie chcę usługiwać. Podałem tam powody trochę inaczej, drugiego rzędu. To nie były powody nieprawdziwe, ale drugiego rzędu. Pierwszego rzędu zostawiłem dla siebie, bo ja chciałem być świadkiem Jehowy. Nie chciałem tego usługiwać. Myślałem sobie, gdzieś będę siedział w kąciku, przeczekam do Armagedonu i Bóg wszystko wyjaśni, wszystko wyprostuje. No ale dalej czytałem Pismo Święte. No i tak to wszystko, co powinno być, też czytałem. Ale te wątpliwości były coraz większe i powiem szczerze, że one w 2015-16 roku narosły. Ja powiem szczerze, że jeszcze taka jedna mała dygresja. Unikałem wszystkiego, co produkują odstępcy. Czyli wszystkie vlogi, nie vlogi. Jak tam gdzieś mi się w internecie pokazało, to dziękuję bardzo. Jakaś literatura, brat Tadeusz Pugęsek też tam gdzieś tam się przewinął. To nie, no bo to tam literatura to też odstępcza. Pamiętam taką jedną migawkę z 2009 roku, kiedy się już prowadziłem z rodziną, z żoną i dziećmi z Warszawy do Grodziska. To wtedy miałem na swoim terenie rozmowę z pastorem i pastor mi wykazał, nie mając przy sobie Pisma Świętego, bo on wtedy jakąś budowę miał, cytując z pamięci, co mi trochę rzuciło na kolana, bo ja myślałem, że też znam dobrze Biblię, a okazało się, że trochę za mało. Pokazał mi, że nie wolno interpretować Starego Testamentu, znaczy Nowego Testamentu przez Stary. To Nowy Testament pokazuje nam, jak rozumieć Stary, a Stary jest fundamentem pod Nowy. Chodziło o to, że Piotr pisze o tym, że ziemia i dzieła na niej i niebiosa zostaną spalone przez Boga, a nie będą trwały na wieki, nie będzie raju, lwów, słoników i innych radości, życia wiecznego na ziemi. To była taka pierwsza migawka, ona się mi później przypomniała, ale przechodząc do tego 2014-2015 roku, kiedy już zrezygnowałem z usługiwania, dalej czytałem Pismo Święte, modliłem się do Jehowy Boga, bo tak zostałem wyuczony od urodzenia. Mając 16 lat się ochrzciłem, więc no, widziałem, że tak należy. Ponieważ, jak mówiłem wcześniej, unikałem wszelkiej literatury i produkcji odstępczej, więc nie wiedziałem, co się w świecie dzieje, tak, jeśli chodzi o tą część. I to było dobre, bo powiem tak, nie doszedłem. To Duch Boży doprowadził mnie do tych wniosków przez Pana Jezusa Chrystusa. Bez tych wszystkich rzeczy, które mogłyby mieć na to jakikolwiek wpływ, a nie były to rzeczy związane z Pismem Świętym. I miałem takie, z miesiąca na miesiąc wzrastały takie we mnie uczucia wątpliwości, ale one przeradzały się wewnętrzny ból aż do bólu fizycznego. Bo zadałem sobie pytanie. Całe moje życie, wszystko co do tej pory robiłem, nie ma żadnego znaczenia. A przecież musi być, bo to robiłem. Tak jakbym był zupełnie w innej rzeczywistości. I któregoś razu, bo ja pracowałem na zmianę, dalej tak pracuję i sam w domu coś czytałem na komputerze, jakiś artykuł, który też był związany z Pismem Świętym. I jestem przekonany, że to jest dowód działalności Ducha Bożego, który stałem od stołu. Tak trochę to teatralnie zabrzmi, ale rzeczywiście klęknąłem i zacząłem się modlić do Pana Jezusa. Przepraszając co drugie zdanie Jehowy Boga, że się modlę do Jego Syna. To było tak niesamowite poczucie winy podczas tej modlitwy, że to robię, że teraz to już naprawdę nie ma, Bóg w ogóle nade mną nie zwróci na mnie uwagi. Ale ku mojemu zdziwieniu, po osobie Amen, wszystko to minęło. Nie widziałem, co się ze mną dzieje. Poczułem taką wewnętrzną lekkość, taką pewność tego, że to, co zrobiłem, że mówiłem do Pana Jezusa, to, że przepraszałem Go za swoje grzechy, za to, jak Go traktowałem wcześniej, że to było dobre. Więc pomodliłem się jeszcze raz do Pana Jezusa, wychwalając też Boga Ojca. I zobaczyłem, że to jest jeszcze fajniejsze niż wcześniej. Później zacząłem szukać w internecie również i artykułach różnych i w vlogach to też tutaj będących braci. Między innymi też Tadeusza Pugęska, brata Szymona Matosiaka. Odpowiedzi na pytanie, co się ze mną stało.
Oczywiście to pytanie, odpowiedź na to pytanie było w Biblii, Jana 3 rozdział. Pan Jezus o tym mówi. Wiesz, Koryntian, ten Paweł to rozwija też. Później w listach też się nam to rozwija. Ale chciałem znaleźć odpowiedzi na to, taką prostą odpowiedź. Tych definicji było bardzo różne, no bo każdy je mówił z własnego doświadczenia i z doświadczenia swoich rozmówców, czy doświadczenia braci, z którymi spotkał, więc one były różne, ale w nich wszystkich przewijał się ten sam wątek uwolnienia od niewoli grzechu, bo tak to trzeba zdefiniować. I nadal jestem grzesznikiem, tylko mogę powiedzieć, za kimś to tak powiedział, że jestem grzesznikiem zbawionym, bo Duch Boży daje takie wewnętrzne przekonanie, że tak jest. Jest to wspaniała wewnętrzna pewność, że mogę oprzeć się na Panu Jezusie. I w tym wszystkim z wielkim czasu zacząłem dostrzegać, że czym bardziej oddaję cześć i wychwalam Pana Jezusa, otwieram 7 rozdział objawienia, wszędzie jest Pan Jezus Chrystus. Baranek Boży, zasiadający na tronie, Bóg, Ojciec. W innych fragmentach też wszędzie widziałem Pana Jezusa. Nagle się okazało, że mam więcej werset biblijnych niż normalnie było w Biblii. Odkupiłem kolekcję Pisma Świętego. Chyba większość, które zostały wydane w języku polskim, bo języków zagranicznych nie znam zbyt dobrze. Jeszcze jedną Biblię mam na swojej liście, ale to jeszcze kwestia przeszłości. Teraz korzystam też z takiej, która została chyba jako pierwsza odrzucona przez organizację, to jest Biblia Gdańska. Uspołecznienia Biblia Gdańska, najbardziej do mnie przemawia, ale pod tym względem zbór, którym należę, do którego uczęszczam, którym lubimy Pana Jezusa, zbór Ewangelii Chrześcijan, no wiadomo, każdy ma taką Biblię, którą chce, czyta z takiej, której chce, która do niego przemawia i to jest piękne, że potrafimy dzięki wpływowi Ducha Świętego dochodzić do podobnych wniosków, a nawet takich samych, czytając różne przekłady, bo to nie przekład przemawia, tylko Duch Boży. I to, co mówiłem na początku, to właśnie z przekładu Nowego Świata wyczytałem, że Pan Jezus jest Bogiem. To takie trochę przewrotne w rękach Boga Żywego, żeby tak to zrobić. Sam się temu dziwię, jak to się stało. Moja małżonka dalej pozostaje świadkiem Jehowy, ale jest bardzo kochana, bo w tych wszystkich rzeczach, które dostrzega we mnie, na pewno muszą być to jakieś dziwactwo z mojej strony, bo spotkałem się z określeniami nie z jej strony, tylko ze strony świadków Jehowy i innych osób, że jestem nawiedzony. I stwierdziłem, że tak, jestem nawiedzony. Amen. Duchem Bożym, tak, jak najbardziej. Powiem wam, że wcześniej jako świadek Jehowy i starszy miałem różne przygody z internetem, takie, które się nie powinno mieć. I pokonanie grzesznego ciała sprawiało tak wielki trud i tak wielki wysiłek, że kiedy mi się udało pokonać swoje grzeszne skłonności, to byłem tak umęczony, że prawie że cały zlany zgrzaniem. A odkąd oddałem swoje życie Panu Jezusowi, te wyzwania w ogóle nie są dla mnie przed problemem. Ja nie wiem, jak to się stało. Mam takie wrażenie, żeby Duch Boży podszedł i po prostu wyłączył tą wtyczkę. Po prostu ją wyłączył, nie ma jej. Oczywiście są inne rzeczy, które na mnie działają, bo dobrze jest, jeśli każdy materiał będzie wypróbowany, bo wtedy wie, jaką ma wartość, więc takie próby przychodzą, nawet bardzo dobrze, że przychodzą. Ale Duch Boży, Pan Jezus Chrystus daje jej możliwość je przejść za każdym razem. Jeśli zawsze uciekamy do Niego, to On zawsze staje w którymś momencie i nigdy nie jest za późno. Chociaż moja droga z Panem Jezusem to jest około roku czasu, tam półtora roku czasu, ale patrząc się też na współwyznawców z mojego kościoła, to ale też mieliśmy możliwość gościć imama, który się nawrócił, to widzę ten sam schemat, jak Duch Boży powoduje, że ludzie przychodzą do Pana Jezusa. Jest bardzo podobny schemat, chociaż każdy na swój sposób. Na przykład ten człowiek, który opowiadał o swoim życiu, to przez sen. Miał sen, który mu pokazał, że ma pójść do kościoła jakiegoś chrześcijańskiego i tam poszedł. I stwierdzam jedną rzecz z biegiem czasu, porównując nauki chrześcijańskie z organizacją, że słuchałem różnych mówców z internetu, czytałem różne artykuły, między innymi też zagranicznych pastorów, czy w ogóle nauczycieli, jak chociażby Zaka Ponena, że każdy z tych ludzi kieruje uwagę na Pana Jezusa. Nie mówi przyjść do Kościoła Wolnych Chrześcijan, Ewangelicznych Chrześcijan, czy jakichś innych, tylko przyjść do Pana Jezusa, bo wtedy będziesz wiedział, gdzie masz przyjść. I tak też było ze mną. Jeszcze wspomnę na koniec o takiej jednej rzeczy. Jak już wiedziałem, że mam wyjść,
taka migawka. Rozmawiałem z moją małżonką, no, tam ja coś czytałem, ona tam coś swojego robiła, bo nie wiedziałem, co mam zrobić ze swoim życiem. Wiedziałem, że tak dalej być nie może, a moja cała rodzina, moi bracia, w zasadzie jeden brat, rodzice, moja małżonka, to świadkowie Jehowy i tak, no, rozbije rodzinę, tak? Nie wiedziałem, co mam zrobić. I modliłem się przez kilka miesięcy do Boga o to, żeby mi pokazał drogę. I padło takie zdanie od mojej małżonki, które ja później powiedziałam, że to ona była wtedy kierowana Duchem Bożym. Powiedziała, że być może tak było, chociaż to nie było po jej myśli. Że po wymianie zdań, w którym w ogóle się nie zgadzaliśmy, moje przemyślenia na temat Pisma Świętego z tym, co mówi organizacja, ona dzielnie broniła tego zdania. Chociaż jest, no powiem tak, że mam tutaj duży problem, ponieważ dużo bardziej jest oczytana i inteligentniejsza ode mnie, więc ja tutaj muszę nadrabiać bardziej wczuwaniem się w tym, co robię i Duchem Bożym. Więc powiedziała takie zdanie, że jak skoro taki masz zapatrywania na ten temat, o którym rozmawialiśmy, to nie może być Świadkiem Jehowy. I wtedy wiedziałem, co mam zrobić. Napisałem list. List miał początkowo 30 stron, ale docelowo miał tylko 10. Zajęłem się tam nie, bo już później wiedziałem, że są jakieś tam kwestie prawne, jakiś tam udział w ONZ-ach i tych innych. To są wszystko rzeczy poboczne, ważne, ale nie przekonujące w kwestii teologicznej zupełnie. Więc pominąłem to zupełnie i napisałem tylko i wyłącznie list odnosząc się do Pana Jezusa, Ducha Bożego i w to, co teraz wierzę. No normalnie podziękowałem za współpracę tym braciom, no bo wtedy jeszcze byłem Świadkiem Jehowy, tak to pisałem. I wysłałem ten list 2 grudnia 2017 roku, samego rana, a 2 grudnia, bracia pewnie pamiętają, było spotkanie w Dąbrowie Górniczej, w klubie chyba. Ja tam byłem, przyjechałem tam z małżonką, bo chciałem wyjechać sam, a moja żona powiedziała tak, wiesz co, skoro tak, to zobaczmy, co tam masz. Pojechaliśmy razem, ale ja chciałem bardzo tego dnia się ochrzcić. Po prostu chciałem zerwać się z tym wszystkim raz na zawsze. Ale ten list o odejściu wysłałem do wszystkich członków zboru i do nadarzyna, i do starszych tego dnia rano. Niektóre wysłałem dopiero w poniedziałek, bo to była sobota. W poniedziałek, bo nie miałem do nich telefonów. Więc zrobiłem taki mały myk, że ten list był na stronie internetowej. No i tą stronę internetową, link do tej strony wkleiłem do SMS-ów i do maili. A do tych, do których nie miałem, do tych aktualnych telefonów, no bo jako starszy to miałem większość tych adresów i telefonów, to wysłałem pocztą normalną. No i jeszcze nie było reakcji, no nie mogło być reakcja, bo to było rano. Nie było jeszcze reakcji starszych. I chciałem bardzo się ochrzcić tego dnia. Powiedziałem to mojej żonie. Nie była z tego powodu zadowolona. Powiedziałem to wtedy jednemu z braci, który też organizował to, że jest takie przedsięwzięcie organizowane, ale apostoł Paweł mówi o tym, że głosił dobrą nowinę chyba Filipianom poprzez swoje cierpienie. I tego dnia moja małżonka poważnie zachorowała w trakcie tego wydarzenia. Po przemówieniu brata Rafała, tym pierwszym prowadzającym, powiedziała, że się bardzo źle czuje i musi wrócić. I chciała wrócić sama, a ja chciałem bardzo zostać. Ja mówię, jak, no zostawię kobietę samą, a ja zostanę. Wróciliśmy razem i tego dnia się nie ochrzciłem. Ochrzciłem się dopiero za pół roku, nawet z kawałkiem. I to było bardzo dobre, bo ja wtedy nie byłem gotowy. Poza tym jeszcze nie miałem pozamykanych spraw z organizacją. Dopiero 27 grudnia była informacja z Boże, że Daniel Banasik nie jest już Świadkiem Jehowy. I w międzyczasie też było spotkanie ze starszymi. Więc to musiało być uporządkowane. Ja to później dopiero zrozumiałem, bo miałem taki żal. Boże, no czemu? Przecież byłem tak bardzo gotowy. Ale mi się tak tylko tak wydawało, że byłem gotowy. Konkluzja sprawy jest taka, po mojej historii, że chociaż miałem taki okres czasu, o którym też mówił brat Tomasz, że byłem obrażony na wszystkich ludzi, bo poczułem się oszukany, znienawidziłem świadków i najbardziej ciało kierownicze, że byłem przez tyle lat oszukiwany. Bóg sprawił i dziękuję Mu za to serdecznie, że dzisiaj się za tych ludzi modlę, żeby oni zechcieli się nawrócić. Bo są biedni, po prostu są biedni. Bez Ducha Świętego, bez Pana Jezusa Chrystusa są w ciemnicy. I już ich nie nienawidzę, już ich kocham. Ale wtedy tak było, że na wszystkich ludzi się obraziłem. Powiedziałem, nikt mi nie będzie manewrował i wkładał mi rąk swoich w Pismo Święte. Sam będę sobie je czytał.
skoro Duch Boży, Pan Jezus mówi, że jeśli mnie poprosicie o Ducha Świętego, to ja wam dam, no to ja będę prosił i Pan Jezus mi w końcu da w którymś momencie. I sam sobie będę czytał w kąciku, znowu w kąciku. I jak przyjdzie Pan Jezus, to się wyjaśni, a jak nie, no to dożyję starości i umrę, tyle, tak? Ale Duch Boży chciał inaczej. Duch Boży chciał, żebym był w społeczności i w końcu mnie do niej doprowadził. I jest tam takie społeczności. Jak tu wspomnieliście też wcześniej, one są różne. Są zbudowane z ludzi, więc muszą być niedoskonałe. Muszą być w nim różne rzeczy. Ale po to jest Duch Boży, że w każdym z nas zrodzonych z Ducha Świętego, żeby uświęcać takie miejsce. Więc po tej obrazie wróciłem, znaczy muszę tak powiedzieć, że wróciłem do Pana Jezusa, czy do grona braci, którzy mnie też bardzo przyjęli. I tak już podsumowując to, moje przemyślenia są takie, że nawet jeśli jestem na rozdrożu w jakimś momencie swojego życia, to jedyna rzecz, zaufać Panu Jezusowi. On powiedział, że nie zostawi nikogo. Każdego przyjmie, kogo pociągnie jego Ojciec. Jeśli każdego, to nikt nie będzie mógł powiedzieć, a Pan Jezus mnie odrzucił. Jeśli ja go nie odrzucę, to nikt tak nie będzie mógł powiedzieć. Jedną rzeczą, którą ja zrobiłem, ale zostałem od tego nauczony, jestem bardzo zamknięty w sobie, a to powoduje, że człowiek jest, wydaje mu się, że jest pokorny, no bo na zewnątrz go nie widać. Jest taki bardziej gdzieś z tyłu, ale to nie jest pokora, tylko to jest spycha bardzo głęboko ukryta. To Duch Boży mnie przekonał o tym, żebym odrzucił wszystkie swoje pomysły na to, jak tłumaczyć Pismo Święte. Czytaj je i módl się do Boga. I jeśli słuchasz czegokolwiek, ja mówię o sobie, jeśli słuchasz czegokolwiek w internecie, na takich spotkaniach jak to, czytasz jakieś artykuły, to badaj duchy. Wszyscy są ludźmi i mogą coś powiedzieć zawodnego. Badać duchy i modlić się do Pana Jezusa i na pewno nie zbłądzimy. Amen. Aha, jeszcze będziemy mieć pieśni, tak? Teraz. To może tak, pomodlimy się, zaśpiewamy. No i słuchajcie, jest czas, żebyśmy posiedzieli, porozmawiali. Myślę, że nikt nie będzie tutaj problemu. Słuchajcie, nigdy nie wołamy jakieś pieniążki, ale jesteśmy zawsze gościni w tym społeczności. Tam jest skrzynka, kto ma życzenie, to może podziękować zborowi, wspomóc ich. Zawsze to są jakieś koszty, my sobie zdajemy sprawę z tego. Także, żebyście się nie czytali, czy nagabywani. To nie jest tak, że mamy niedobór 7 tysięcy, jak na zgromadzeniu. Zazwyczaj. Bo zawsze był niedobór. Także wiecie, to nie to, że sesja się kończy i mamy niedomór i żebyście to tam pomyśleli, ale po prostu jest jak jest. Wiecie co, to tak. Mam jeszcze czas przed sobą. Chciałbym, byśmy wstali jeszcze, pomodlimy się wspólnie. I później zaśpiewałem pieśni, mamy czas dla siebie. Także. Drogi nasz Ojcze, każdego dnia chcemy Ci dziękować, że możemy chodzić za Twoim Synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Chcemy Cię uwielbić i dziękować, że nasze życie przemieniłeś, że to nikt inny jak tylko Ty. Objawiłeś nam swego Syna, posłałeś go do niego. On jest drogą do Ciebie, On jest prawdą, On jest życiem. Jemu dałeś chwałę, On jest dziedzicem wszechrzeczy. Dziękujemy Tobie, nasz drogi Panie Jezu, że Ty, zasiadając po prawicy naszego Ojca, jesteś z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, bo tak powiedziałeś. Każde Twoje słowo jest prawdziwe. Dziękuję, Panie, że otworzyłeś nasze serca, że zrozumieliśmy, jak bardzo byliśmy zagubieni, jak bardzo potrzebujemy odkupienia. Jak dzisiaj rozumiemy, co się stało na Golgocie. Przelałeś, Panie, swoją krew tam za nasze grzechy, za moje grzechy. I to nie jacyś ludzie, ale każdy z nas, Panie, przyczynił się do tego, że umarłeś. Ty nie oszczędziłeś sobie bólu, nie oszczędziłeś niczego. Przyszedłeś, oddałeś swoje życie, byśmy my mogli żyć. Dziękuję, że otwierasz nam karty Słowa Bożego, że rzeczy, które były dla nas zasłonięte, dzisiaj są zrozumiałe. Choć nie rozumiemy wielu rzeczy, nie pojmujemy, Panie, pełnej zależności tych
tych wszystkich cudownych, boskich rzeczy, które są w niebiosach, tych wszystkich cudownych rzeczy, które tam są, które gdzieś tam w Słowie Bożym, w znakach zostały nam w ludzki sposób przedstawione. Ale wiem, Panie, że nadzieję, którą nam dałeś, to nie napój, to nie pokarm, bo Królestwo Boże mieści w sobie wiele innych rzeczy, cudowniejszych. To sprawiedliwość, pokój Duchem Świętym. Dziękuję za Ducha Świętego, który każdego dnia nas prowadzi, sprawia, że jesteśmy Bożymi dziećmi dzięki Twojej krwi. Proszę Cię, Panie, za naszymi braćmi, którzy może w dzisiejszym dniu rodzi się w nich nowe stworzenie. Rodzi się dziecko Boże. Panie, chwała Tobie za to wszystko. Chwała za to, że gdy byłeś tutaj na ziemi, powiedziałeś, że gdy nawraca się jeden człowiek, jeden grzesznik, to jest wielka radość w niebie. I kiedyś, kiedy czytałem te słowa, nie rozumiałem, jak to jest. Ale dzisiaj rozumiem, że każdy człowiek jest tak cenny dla Ciebie. Proszę Cię z całego serca, Panie. Spraw, by jeszcze wielu ludzi w tej organizacji się nawróciło. By zrozumiało, że to nie religia, nie człowiek, nie organizacja, ale Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Chociaż nie wiemy, Panie, co będzie z naszą przyszłością. Nie wiemy, jaki będzie kolejny dzień naszego życia. Ale wiemy, Panie, że każdy dzień chcemy spędzić w bliskości z Tobą. Prosimy Cię o Ducha Świętego, o to, byś kierował nami, naszymi krokami, błogosławił nasze rodziny. Potrzebujemy Cię, Panie, jak powietrza każdego dnia. Drogi nasz Panie Jezu, proszę Cię też o to, abyś kierował szczere osoby do Bożego Królestwa. Bo tak, jak Boże Słowo mówi, Ty przyszedłeś odszukać zaginione dzieci Boże, by były w Królestwie Bożym, tam, gdzie nasz Ojciec, gdzie Ty, Panie, jesteś. I chociaż nie pojmuję dzisiaj wszystkich rzeczy i nie wiem, jak wyglądają niebiosa, jak wygląda nowa ziemia i nowe niebiosa, ale wiem, Panie, że Twoje Słowo jest prawdziwe. Jeśli przysiekłeś, że będziemy z Tobą i będziemy oglądać Twoją chwałę, to wierzę, że tak będzie. Dziękuję, że z filozofa uczyniłeś, Panie, prostego człowieka. I dziękuję, że wielu z nas stało się właśnie prostymi dla Ewangelii, dzięki temu, że Duch Święty oświecił nasze serca. Wychwalamy Cię, Ojcze, przez imię naszego Pana Jezusa. Dziękując za tą konferencję, dziękując za czas, który nam dałeś, za to, że mogliśmy się spotkać. Wszystko ku Twojej chwale, Ojcze, i Twojego Syna, naszego Pana. Proszę, byś prowadził naszych braci do domu, byśmy spokojnie mogli spędzić ten czas, budując się jeszcze nawzajem. Będąc tu razem, ale też proszę Cię, byśmy mogli bezpiecznie wrócić do naszych domów, głosić Ewangelię o tym, że Ty, Panie, jesteś u drzwi, przychodzisz jako nasz Król po swój Kościół. Amen. Amen.